Cześć. La Liga skończona. Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o tej epokowej dominacji Barcelony w Hiszpanii, ale jeżeli nadal Wam mało mojego gadania o Ajaxie, to będzie i ono. Zachęcam do oglądania. Barcelona zapewniła już sobie tytuł mistrza Hiszpanii za sezon 2018-2019. Należy pogratulować ekipie Ernesto Valverde, samemu trenerowi również, bo nawet jeżeli można mieć wątpliwości odnośnie tego, jak prezentowała się ekipa Atletico i przede wszystkim Realu Madryt w tym sezonie, to jednak bezapelacyjnie, bez choćby chwili zawahania tak naprawdę ekipa z Camp Nou była pewna po prostu cały czas w zasadzie tego, że sięgnie po koronę. No i dosyć szeroko się mówi o dominacji Barcelony w Hiszpanii. Dominacji o tyleż dla mnie bolesnej jako kibica Realu, co no oczywiste i po prostu nie będącej czymś, co podlegałoby jakiejkolwiek dyskusji. Pozwolę sobie zacytować tweeta Jakuba, którego polecam obserwować na Twitterze, aczkolwiek tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteście odporni na bardzo mocne słowa w stosunku do Realu. To co zacytuję, to jest spoko, ale Kubuś no, potrafi po bandzie jechać bardzo mocno. No nieważne, do rzeczy. Trzeba coś sobie wyjaśnić. 8 lig w 11 lat to jest coś nadzwyczajnego. Mówimy o La Lidze, w której Barca rywalizowała z Realem, zdobywcą 4 lig mistrzów, w tym 3 z rzędu. Atletico, wielokrotnym półfinalistą i finalistą Ligi Mistrzów oraz wielokrotnym zwycięzcą Ligi Europy. Oraz Sevillą, czyli wielokrotnym zwycięzcą Ligi Europy. Tak, Barcelona osiągnęła coś naprawdę niesamowitego. I Jakub Kręcidło na przykład na łamach przeglądu sportowego napisał artykuł dotyczący tego właśnie samego tematu, o którym teraz rozmawiamy, ale wydaje mi się, że w wielu miejscach należy powtarzać to, że, no, że Barcelona całkowicie zdominowała to, co się dzieje w Hiszpanii na przestrzeni ostatniej dekady. I można oczywiście powiedzieć, że to przede wszystkim era Messiego. Oczywiście, obecność Argentyńczyka w składzie Barcelony jest absolutnie nieodzowna. Jest czymś, co prawdopodobnie było warunkiem sine qua non, żeby taka dominacja miała miejsce. Natomiast mam takie poczucie, że sam Messi, no to jednak chyba troszeczkę za mało, że trzeba było wokół niego zbudować drużynę, która a. pozwoliłaby mu odpowiednio błyszczeć, b. w momencie, w którym Messiego by nie było, no, że też potrafiłaby zdobywać punkty. Przypominam, że klasyki, w których Messiego nie było, i tak się zwyczaj kończyły zwycięstwami ekipy z Katalonii. To osiągnięcie jest naprawdę niezwykłe, bo nawet jeżeli, tak jak wspominał Jakub, Liga Hiszpańska no, obfituje w dosyć mocne zespoły, to jest duże osiągnięcie. Może i Liga Angielska jest bardziej wyrównana od hiszpańskiej, może i ekipy z dołu tabeli w Hiszpanii aż tak często nie zagrażają tym bardziej utytułowanym, tym większym przeciwnikom, ale ci rywale z samego topu są bardzo mocni i wydaje mi się nawet, że w związku z tym, że są naprawdę mocni, to może po mistrzostwo samo w sobie wręcz ciężej jest sięgnąć z tego względu, że jest mniejszy margines błędu, tak? Że mistrzostwo w dużej mierze zdobywa się w bezpośrednich spotkaniach z tymi największymi, no bo hej, jeżeli ta cała reszta jest aż taka słaba, no to z automatu doliczamy sobie punkty. Oczywiście to taka
chłopsko-roztropkowa rozkmina, ale no hej. Tak się często mówi, że w Hiszpanii ten dół to jest żenująco słaby. Barcelona ma więc Messiego, ale ma też dobrze funkcjonującą szkółkę, która jest w dużej mierze odpowiedzialna za to, że ta dominacja mogła zaistnieć. Tak? Mamy tego Iniestę, Xaviego, których już nie ma w klubie, ale którzy przecież mieli nieodzowny wpływ na to, że przez wiele lat pieniądze można było wydawać na inne pozycje. Można było pokazywać młodszym piłkarzom, jak należy grać, pomagać nowym nabytkom wdrażać się w drużynę i tak dalej. Busquets dalej jest w drużynie i Piqué też jest nadal bardzo istotnym piłkarzem tej ekipy. Także raz, że Messi jako pieprznięta zmienna, jakaś zupełna piłkarska anomalia. Dwa, że mamy tych wszystkich wychowanków. Dalej, kibice Barcelony dosyć regularnie, z tego co pamiętam na przestrzeni lat, wyszydzali politykę transferową, czy to Rossella, czy później Bartomeu. Ale kurczę, no, ta cała polityka transferowa, no pomijam to, że dała te trofea, pośrednio przynajmniej, ale już tak mówiąc konkretniej, posługując się nazwiskami, no to chyba przyjemnością było obserwowanie Neymara, chyba nawet jeżeli są wątpliwości co do jego zdrowia, no to jednak niezłym piłkarzem jest Dembele. To samo się tyczy, przynajmniej mówiąc o okresie sprzed kontuzji, o Umtiti możemy powiedzieć. Paulinho, mimo tego, że był wyszydzany za swoją robotę, zrobił. Vidal w tym momencie, pomijam Aleixa, bo to była oczywista pomyłka, nawet jeżeli strzelił gola w El Clasico, no to Arturo Vidal, myślę, że też mało kto ma pretensje czy wątpliwości co do tego, że warto było takiego piłkarza ściągnąć. Jeżeli chodzi o trenerów, no to też myślę, że nawet jeżeli były na przestrzeni tych lat pewne wątpliwości, nie wiem, czy to Tata Martino, do Lucho przez długi czas naprawdę, w zasadzie przez całą jego kadencję, czy teraz do Ernesto Valverde, to zawsze to byli szkoleniowcy, którzy przynajmniej w moim odczuciu widzieli, co chcą grać, mieli jakieś pojęcie na temat piłki nożnej i mieli swoją wizję. Wizję, z którą nie zawsze można się było zgadzać, czy nie trzeba było się zgadzać, ale jakąś wizję jednak tak czy inaczej. Dominacja Barcelony jest na tyle duża i trwa już na tyle długo i przeciąga się troszeczkę inaczej. Wchodzimy w etap zmiany pokoleniowej, ale nie widać cały czas, żeby coś tutaj miało ustać. Przeciwnie, przyjdzie Frenkie de Jong, jestem przekonany, że niestety, zależnie od punktu widzenia, on nada jeszcze lepszej, nowej jakości Barcelonie. Czego by nie mówić, dla mnie Barcelona jest już teraz wielkim faworytem następnych rozgrywek ligowych w Hiszpanii. Czego by Real nie zrobił, no to po pierwsze potrzebuje potężnych inwestycji w skład, żeby to w jakikolwiek sposób mogło zadziałać. A potężne inwestycje potrzebują czasu, żeby się zazębić. Ja pamiętam, że ta pierwsze okienko transferowe Florentino, to Galactico 2.0 po powrocie Florentino, ono i tak bardzo dobrze wypaliło, szczerze mówiąc, bo Pellegrini zdobył całą masę punktów i po prostu miał jeszcze lepszą Barcelonę wtedy od siebie. Natomiast zazwyczaj jest tak, że wielkie zakupy wymagają trochę czasu, żeby stworzyć naprawdę wielką drużynę. A tego czasu nie będzie potrzebowała Barcelona, która już teraz ma całą masę wielkich nazwisk w swojej drużynie. Nazwisk, które w dużej części funkcjonują naprawdę dobrze. Nie wiem, mamy takiego Busquetsa, który aktualnie nie prezentuje się specjalnie imponująco, ale chyba po to właśnie przychodzi do Katalonii Frenkie de Jong, żeby dać spokój w tym aspekcie, żeby
No, żeby Bussi albo po prostu nie musiał grać, albo żeby miał, poczuł prawdziwą rywalizację. No, jakaś jest to polisa na gówno granie Busquetsa. No, trudno mi jest wyobrazić sobie, znaczy trudno jest mi dostrzec jakieś światełko w tunelu w kontekście bycia kibicem Realu. Ja pamiętam, że ten sezon poprzedni, nie ten aktualny, no, Barcelona niespecjalnie tam poszalała na rynku transferowym, przerżnęła dosyć sromotnie z Realem Super Puchar Hiszpanii i wydawało się, że to jest już koniec. No ale nie. Wydaje mi się, że wtedy Valverde po prostu dopiero zaczynał kształtować tę swoją układankę, która niekoniecznie każdemu kibicowi Blaugrany musi się podobać, ale która działa po prostu, tak? No, zostało mu tam odkupić winy w Lidze Mistrzów, ale no, już jest w półfinale, ma spore szanse, żeby awansować do finału, także i tego jest blisko. No, nie podoba mi się to, martwię się, bo a ta duma, pycha wręcz momentami, Kules, ona niestety, ale ma wszelkie podstawy i niespecjalnie widzę w następnym sezonie jakieś pozytywy. Oczywiście sezon może sam w sobie uda się Realowi wygrać, skończyć z mistrzostwem, ale chodzi mi o odwrócenie pewnego trendu, o sprawienie, że z góry nie będzie się zakładało, że to Barcelona jest największym faworytem. Można sobie pomyśleć, że no, tak długo jak jest Messi, to nie ma tutaj sposobu, żeby to inaczej wyglądało, ale no, życzyłbym sobie, żeby jednak coś Florentino wymyślił. Co? No, nie bez powodu Florentino jest na swoim miejscu w Madrycie, a ja pół siedzę, pół leżę w fotelu, jestem gruby i nagrywam filmiki na YouTube'a. No nie wiem, może wy jesteście mądrzejsi? Dajcie proszę znać w komentarzach. Tak czy inaczej, myślę, że poza Katalonią, poza środowiskiem kibiców Barcelony, no i wśród kibiców Barcelony znajdzie się wielu, nie wiem, może nadal rozpieszczonych i oczekujących nie wiadomo czego. No w każdym razie, że to Barcelona mimo wszystko, wydaje mi się, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to jest ekipa dominująca w historyczny sposób. Że tak jak ja aktualnie przeżywam to, że Ajax gra epokowy dla siebie sezon, tak, Barcelona jest w epokowej dekadzie w zasadzie już, erze całej. To, co kibice Barcelony, to się prędzej czy później skończy. No, największym testem oczywiście będzie koniec kariery Messiego, ale wydaje mi się, że powinniście dosyć zdawać sobie po prostu z tego sprawę i próbować wycisnąć z tego okresu jak najwięcej. Po prostu zapamiętać go, bo kto wie, może więcej już czegoś takiego nie doznacie. Zaplanowana pierwotnie na 28 kwietnia 33. kolejka Eredivisie została przełożona i będzie rozegrana jako ostatnia w środę 15 maja. To była dosyć głośna informacja, wiele się o tym mówiło, zakładam, że o tym słyszeliście, ale chciałbym się do dwóch rzeczy w tym kontekście odnieść. Rzecz numer jeden jest taka, że pojawiło się multum głosów, że to fajnie, że wszyscy w Holandii się zgodzili na to, że to pokazuje taką jedność i chęć, żeby reprezentant ligi jak najlepiej się zaprezentował w Europie, bo cała liga ma z tego jakąś korzyść. No nie bardzo. Rzeczywistość jest taka, że nie wszystkie kluby były takim obrotem wydarzeń zachwycone. Natomiast nie było zupełnie innej opcji. Nie było zupełnie innej opcji dlatego, że Ajax miałby zbyt
krótką przerwę, no bo już pojutrze nagrywam w niedzielę, a jak zagrasz z Tottenhamem. Także przerwa jest niewystarczająco długa, chyba nawet jakieś przepisy UEFA zabraniają tak gęsto grać mecze. To jest raz, a dwa, że no hej, no to czemu nie 27? No 27 nie bardzo, z tego prostego względu, że w Holandii był Dzień Króla i policja nie była w stanie zabezpieczyć wszystkich spotkań, a jesteśmy na takim etapie sezonu, że kluby ustaliły, że wszystkie mecze będą rozgrywane jednocześnie. Także przeniesienie tej kolejki na jakiś zupełnie inny dzień było jedynym sensownym rozwiązaniem, nawet niesensownym, jedynym możliwym po prostu. I tak się składa, że to jest troszeczkę inna sytuacja niż przed meczem z Realem, ponieważ tutaj przekładamy spotkania wszystkich klubów. To nie jest tak, że tylko mecz Ajax został przełożony i tam Cwole mogło się czuć troszeczkę pokrzywdzone w tamtej sytuacji wcześniejszej. Tutaj no nie każdemu musi to pasować, ale przynajmniej wszyscy zostali potraktowani tak samo, także niesmaku w żaden sposób nie czuję. Spotkałem się też z komentarzami, że jest to niesprawiedliwe w stosunku do Tottenhamu. Nie bardzo rozumiem te głosy, no bo okej, prawdą jest, że Spurs będą mieli mniej czasu na odpoczynek przed meczem z Ajaxem, ale to nie jest tak, że Ajax zrobił coś nieuczciwie. Już pomijam to, że to nie Ajax przeniósł ten mecz, ale to tak samo jakbym się spinał o to, że to niesprawiedliwe, że Ajax ma więcej minut w nogach. To niesprawiedliwe, że Ajax musiał przejść kilka rund eliminacji Ligi Mistrzów i że przez to jest prawdopodobnie ogólnie sezonem bardziej zmęczony. To jest całkowicie naturalne, że federacje dbają o interesy swoich klubów i tak długo jak jest to możliwe, no to robią. No, kształt kalendarza ligowego w Anglii nie jest winą Ajaxu i nie jest jego problemem. Tak samo, jak wspomniałem, nie jest problemem Tottenhamu to, że Ajax grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Tak to po prostu wygląda, każdy dba o swoje interesy i tak długo, jeżeli nikt nikomu nie robi świństwa i działa w granicach przepisów tego, co jest dozwolone, to ja nie widzę najmniejszego problemu. Tym niemniej w połączeniu z brakiem Sona, z brakiem Kane'a, z kompletną kadrą Ajaxu, no coraz trudniej jest mi nie być naprawdę dużym optymistą przed tym starciem. Liczę na to, że nie obróci się to przeciwko mnie, ale chłopcy już na tyle dużo dobrego zrobili w tym sezonie, że nie mam chyba najmniejszego powodu, żeby w nich wątpić. Roy Keane o Solskjaerze. Mam nadzieję i modlę się o to, że Ole da sobie dobrze radę. To przyzwoity facet. On musi dostać szansę. Bardzo ciekawe rzeczy opowiada Roy Keane. Zgadzam się z nim. Ole Gunnar Solskjaer powinien dostać szansę w Manchester United. Szansę taką jak na przykład, nie wiem, coś więcej niż tymczasowy kontrakt, a po prostu zwykła umowa? A nie, czekaj. Czy Tadic jest wystarczająco dobry, żeby grać na wyższym poziomie? Przecież jest w półfinale Ligi Mistrzów, o jakim wyższym poziomie rozmawiamy? Brawo Eryku, krótko z frajerami, króciutko. To dosyć oczywista odpowiedź, tutaj nie mam niczego specjalnie ciekawego do dodania, natomiast chciałem przypomnieć, że jeżeli tylko widzicie gdzieś jakiś tekst, jakiś wywiad z Erikiem Ten Hagiem, to warto go przeczytać. To jest inteligentny facet, który potrafi w bystry sposób odpowiadać, ma taki refleks w dyskusji, żeby w trafny sposób czy to punktować głupie pytania, czy też po prostu stosować ciekawe porównania, żeby opisywać taką czy inną rzeczywistość, taki czy inny jej stan. Polecam. De Gea to się od dłuższego czasu bardziej do bronienia w hokeju, nie piłce nożnej nadaje. Paradoksalnie wszystko się zaczęło pod koniec sezonu, w którym mógł już na jego początku nosić zupełnie inny trykot, gdyby nie nieszczęsne 10 sekund. Okej, to jest ten moment, w którym muszę się czepiać. Od pewnego czasu dosyć regularnie zwraca moją uwagę to, że internauci ogólnie pojęci używają słowa paradoks w różnych jego odmianach, formach. No i robią to po prostu źle. Cytując za Wikipedią, paradoks to twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków. Z greki nieoczekiwany, nieprawdopodobny, zadziwiający.
Krótko mówiąc, w wypowiedzi kolegi Jonatana nie widzę żadnego paradoksu. Paradoksem byłoby, nie wiem, gdyby DHA zaczął puszczać więcej bramek niż zazwyczaj, a pomimo tego United zdobywałby więcej punktów niż wcześniej. Coś w tym stylu, albo no nie wiem, gdyby Benzema przestał strzelać bramki, tak jak w tym sezonie, a Real zdobyłby mistrzostwo. To są paradoksy, to są twierdzenia. To są sytuacje pozornie nielogiczne, a nie to, że De Gea przestał dobrze bronić dlatego, że nie przyszedł do Realu. Tutaj nie ma żadnego związku. Sorry, czasami będę takie rzeczy mówił. Lubię, jak dyskusja o piłce nie jest obarczona błędami, które mnie troszeczkę osobiście rozpraszają. No, czepiam się, wiem, ale co zrobić. To nie koniec wzmocnień Ajaxu, które mają miejsce jeszcze przed otwarciem okienka transferowego. Rozmaite media donoszą, że Real Madryt jest chętny do negocjacji w sprawie Martina Odegaarda. Wcześniej mówiło się o kwocie 20 milionów euro, ale królewscy są rzekomo gotowi obniżyć swoje wymagania finansowe. Kwestia przyszłości Odegaarda jest dosyć ciekawą, dlatego pozwolę sobie poświęcić na to kilka słów. Nie wiemy, gdzie Norwek zagra w następnym sezonie. Na pewno nie będzie to Vitesse, bo nie ma to najmniejszego sensu. Norwek zdecydowanie przerasta ekipę, w której w tym momencie rozgrywa spotkania. Nie ma sensu, żeby tam się dalej kisił. I pojawiają się takie głosy, że przerósł ligę. No nie przerósł ligi, bo gdyby się zastanowić nad tym, jak będzie wyglądać 11 sezonu Eredivisie, no to Odegaarda by tam nie znalazłby tam miejsca młody Norwek. Oczywiście wynika to z tego, że Ajax ma epokowo dobry zespół, plus PSV, mimo tego, że w moim odczuciu jest słabszą ekipą, no to jednak dotrzymuje kroku w lidze, ma tyle samo punktów co Ajax. No i zwłaszcza skrzydłowych, czyli tych piłkarzy, którzy grają na pozycji Odegaarda, przynajmniej patrząc na to, jak on się prezentuje w Vitesse. No, skrzydłowych akurat w PSV w postaci Lozano czy Bergwijna ma naprawdę świetnych i to są piłkarze ciekawsi na dzisiaj, przynajmniej w tym sezonie, od Martina. Ale znalazłby się na pewno na ławce rezerwowych. Krótko mówiąc, Vitesse nie ma sensu, żeby zostawał, ale Ligi Holenderskiej, nie wiem, może i ją przerósł, ale nie jest najlepszym w niej piłkarzem, to z całą pewnością. Pozostaje pytanie, jakie plany ma wobec niego Real. Bardzo chciałbym, żeby te doniesienia holenderskiej prasy o tym, że Ajax jest tym Odegaardem zainteresowany, a Real jest skłonny Martina sprzedać, chciałbym, żeby to była prawda. Natomiast problem polega na tym, że marka, której w kontekście planów Realu na przyszłość trochę bardziej ufam, chociaż też na spokojnie oczywiście, no marka donosi, że w grę wchodzi tylko i wyłącznie wypożyczenie Martina, bo cały czas bardzo mocno się w niego wierzy. Jasne, jeżeli Ajax kupowałby tego piłkarza, no to nie widzę innej możliwości niż to, że w kontrakcie transferowym byłaby zawarta kwota odkupu, nie wiem, pewnie na poziomie 40 czy tam 50 milionów euro, ale jeżeli Real w ogóle nie bierze czegoś takiego pod uwagę, no to Odegaard w Amsterdamie nie wyląduje na 99%, bo Ajax raz, że wielokrotnie pojawiały się informacje, że raczej nie chce wypożyczać, a po drugie, no stać go, stać Ajax na to, żeby nawet bez transferów De Jonga czy De Ligta i tak dalej, żeby piłkarzy po prostu kupować. Tym niemniej Martin byłby idealnym następcą Hakima Ziyecha, który na 99,9% klub opuści po tym sezonie. To jest piłkarz bardzo podobny, również lewonożny i myślę, że byłoby z niego w Amsterdamie mnóstwo pociechy. Jedna rzecz, której brakuje Odegaardowi, bo jest błyskotliwy, dynamiczny, ma świetną technikę, ale brakuje mu zdolności podejmowania sensownych, rozsądnych, prawidłowych decyzji w kluczowych sytuacjach. Podaje czasami za późno w polu karnym, nie w tym momencie, co trzeba strzela. Wydaje mi się, że gdyby spędził sezon w Amsterdamie, sezon 2, może trochę więcej, to dosyć szybko załapałby, grając z lepszymi partnerami, że niektóre rzeczy należy robić inaczej.
Plusem Ajaxu w kontekście Martina, czymś atrakcyjnym, z całą pewnością byłaby gra w Europie. No bo jeżeli byłby wypożyczony do jakiegoś klubu La Liga, no to zakładam, że tylko i wyłącznie do takiego, który w Europie się pokazywał w przyszłym sezonie, nie będzie. No chyba, że Getafe. Nie wiem, to w sumie teraz tak mi przyszła do głowy ta nazwa i to ma sens. No, tak czy inaczej, wydaje mi się, że bardzo bym chciał Ødegaarda w Amsterdamie, bo to jest po prostu bezpieczne, jeden do jednego niemalże, zastępstwo Hakima Ziyecha, ale nie wiem, 30-40% max daje szans na to, żeby ten transfer został przeprowadzony. Muszę przyznać, że dzięki panu Ajax stał się moim drugim ulubionym klubem. Mam głębokie przekonanie, że to nie dzięki mnie, tylko dzięki temu, że Ajax osiąga aktualnie takie, a nie inne wyniki. To tego typu wiadomości są oczywiście, czy komentarze są oczywiście bardzo miłe, dziękuję za nie. Ale po pierwsze, gdyby Ajax nie grał aktualnie takiej piłki, no to tego typu sytuacje nie miałyby miejsca. Po drugie, gdyby Ajax nie był taką wspaniałą muzą w tym momencie, no to ja sam nie miałbym takiego natchnienia, żeby rozmawiać pełen, nie wiem czy pasji, ale jakiegoś tam zaangażowania o tym wszystkim. I żeby jeszcze napędzić waszą, jeżeli tego potrzebujecie, sympatię do sympatycznego klubu z Amsterdamu, no to ostatnimi czasy, nie wiem, to już dobrze ponad 2-3 lata trwa, nawet więcej. Ajax jest chyba najfajniej w mediach społecznościowych prowadzonym klubem. Jest prowadzonym w taki sposób bez przegięcia, jeżeli chodzi o pójście w głupkowate śmieszki. Mam poczucie, że Roma troszeczkę z tym przegięła, ale z drugiej strony no jest przyjemnie, można się uśmiechnąć wielokrotnie, jest kreatywnie i humor ma taki odcień, ma szeroka paleta barw humoru jest. Przykład. Parę lat temu uznano, że klub sprankuje swoich piłkarzy, Jespera Silesena, Dejleja Blinda czy Siema de Jonga. No i zanim zostały zaprezentowane oficjalnie nowe koszulki na następny sezon, no to przygotowano kilka przekomicznych projektów, no i pokazano je piłkarzom Joden. No i oczywiście była tam jakaś ukryta kamera i tak dalej. No, ja do dzisiaj uważam, że dużym błędem było to, że te fejkowe koszulki nie zostały wprowadzone do sprzedaży, bo wszystkie chyba bym bardzo chętnie kupił. No, może nic wyjątkowego, ale bardzo mi się to podobało. Powrót Dejleja Blinda do Amsterdamu został uczczony nagraniem piosenki specjalnej. Przeróbki Trzech Lwów, czyli Three Lions, tego wiecie, Football's Coming Home. Bardzo polecam, bo siada to w głowie, siedzi w niej i przeróbka tekstu jest bardzo sympatyczna. Śpiewają tam nie o trzech lwach na koszulce, tylko o trzech gwiazdkach, tak jak wiecie, w Holandii za każdych 10 mistrzostw jest gwiazdka nad herbem jedna. No a Ajax ma 3 jako największy klub w Holandii. Ostatnia rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, no związana jest z pewnym młodym golkiperem. Kjeld Scherpen, który zostanie w nowym sezonie bramkarzem Ajaxu, zostało to już zresztą oficjalnie potwierdzone. Mając 11-12 lat, w mediach społecznościowych dosyć tak w zdecydowany sposób dawał do zrozumienia, że jest fanem pewnej drużyny z Rotterdamu. Domyślacie się jakiej. No i tak się złożyło, że pogłoski o zainteresowaniu Ajaxu tymże zawodnikiem pojawiły się, no nie wiem, parę miesięcy temu już. I najbardziej zagorzali kibice Ajaxu, byli bardzo niezadowoleni z faktu tego, że piłkarzem MN Ajax się zainteresował. W momencie, w którym Ajax grał wyjazd w MN w lidze holenderskiej, nawet wywiesili na sektorze gości taki wielki transparent, na którym był napis Scherpen Kakerlak, czyli że Scherpen Karaluch. To jest takie sympatyczne określenie, jakim
opisuje się kibiców ekipy zwanej jako portowcy na przykład. No nieważne. Klub uznał, że wie lepiej, no i w momencie, w którym transfer został ogłoszony, towarzyszył temu filmik, w którym Skrepen siedzi w sali szkolnej Ajaxu razem z Overmarsem i z Van der Sarem, no i dostał zadanie, pisze sobie na karteczce 100 razy, kolejnych 100 razy, że Ajax jest największym klubem w Holandii. Także reedukacja bardzo sympatyczna. No, mnóstwo tego typu rzeczy jest. Bardzo polecam obserwować Ajax na Twitterze na przykład, bo tam w pierwszej kolejności tego typu smaczki się pojawiają. A co do samego transferu, bo chyba warto byłoby cokolwiek o nim powiedzieć. No, chłopak jest młody, bardzo wysoki, podobno niesamowicie utalentowany. Niespecjalnie intensywnie Emen obserwowałem ostatnimi czasy, także specjalnie mocno się nie mogę wypowiedzieć. Natomiast podoba mi się to, że klub no może nie tyle zignorował, bo hej, jakoś tam zareagował, ale nie wziął pod uwagę przy podejmowaniu decyzji głosów, żeby karać tak jakby młodego człowieka za to, że mając 11 czy 12 lat wygadywał jakieś głupie rzeczy w internecie. Nie dajmy się zwariować, naprawdę. Frankie de Jong. Trawa jest zielona, pan Tomasz. Jaki on sympatyczny, oby tak dalej, mów mi więcej. Tak, jestem świadomy tego, że możliwe, że wpadłem troszeczkę w pułapkę fanboizmu i nieco przesadzam ze swoimi pochwałami, zachwytami i tak dalej w stosunku do Frankiego, ale no niczego nie poradzę, że tak dużą sympatię moją ten chłopak wzbudza, bo no przede wszystkim jest to wszystko poparte niesamowitą jakością gry. Bez tego zakładam, że tego by nie było, ale zachęcam, tak, do tonowania trochę moich zachwytów, jeżeli one są no, przesadzone i skierowane w wypowiedzi, które nie są niczym wyjątkowym tak naprawdę. A jak już przy takich wypowiedziach jesteśmy, to pozwólcie, że przytoczę wam jeszcze jeden wywiad, kawałek jego fajnego. Myślę, że piłkarz zawsze znajdzie miejsce do poprawy. Jestem wciąż młody i na pewno nie należę do światowego topu. Żeby tam się dostać, trzeba pozostać ambitnym i cały czas się poprawiać. Nie mam chociażby tak dobrego strzału z dystansu. Czy czuję się niepewnie? Raczej realistycznie. Jeśli stoję z piłką na 25 metrze, wiem, że szanse na to, że trafię, są bardzo małe. Wówczas lepiej jest rozegrać piłkę. I znowu, to nie jest jakaś wyjątkowo odkrywcza rzecz, ale odnoszę wrażenie, że niezbyt wielu piłkarzy tak analitycznie, że tak powiem, wypowiada się na temat swojej gry. Ja wiem, że to nie jest wielkie zgłębianie tajników piłki w tym momencie, ale nie jest to coś, co bym kojarzył regularnie, żebym czytał czy słyszał w wywiadach z piłkarzami, także Frank jest z siebie bardzo świadomy. Co do strzałów z dystansu samych w sobie, to coś mi podpowiada, że pobyt w Barcelonie niekoniecznie sprawi, że ten element gry będzie jakoś szlifował bardzo mocno, bo pomocnicy Barcelony raczej nie kojarzą mi się z jakimś regularnym oddawaniem świetnych strzałów z dystansu. Ja wiem, że było Iniestazo z Chelsea i tak dalej, ale no, macie oczy, wiecie o czym mówię. Kibice Interu przygotowali fajny puchar dla Juve. Patrzę na to zdjęcie z Olejawki i tak sobie myślę, że mam mieszane odczucia. Szanuję wykonanie tych kartonowych pucharów, bo są podobne do siebie i od razu wiadomo o co chodzi, a to jest najważniejsze w tego typu rzeczach. Nie jestem jakiś tam obrażony czy coś, bo ponad 20 lat kibicując Ajaxowi, uwierzcie mi, że nieraz się spotkałem z porównaniami do detergentów. Tyle tylko, że no, to jest już tak stary i zużyty dowcip, że troszeczkę śmiesznie się z tego śmiać nawet. To jest jedno. Drugie, akurat kibice Interu, takie rzeczy. Serio? Chciałem przypomnieć, że to wy, drodzy Nerazzurri, próbowaliście zrujnować karierę Denisa Bergkampa. Na szczęście piłkarz był to zbyt wielki, żeby pobyt we Włoszech był w stanie go złamać. Jakiegoś tam Andiego van der Meijde też mógłbym wymienić, ale
to nie był aż taki talent, żeby się nad tym rozwodzić. No i nie wiem, zawsze takie ciut słabe wydaje mi się dopiekanie rywalowi czymś, w czym Inter nie miał żadnego udziału tak naprawdę. Small club mentality, drodzy Nerazzurri. Oczywiście nie mam żadnego problemu z wbijaniem szpileczek Juventusowi, bo jest to klub daleki od mojego serca. Tym niemniej, no, troszkę śmieszno. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na mojego, niech będzie, że dzisiaj Twittera, na którym jestem najbardziej obecny, który obfituje w niesamowite tweety z mojej strony, naprawdę. Jestem sam sobą zachwycony, bo lajki czasami po prostu, no, jak szarańcza, tak są liczne. Także zachęcam. Dzięki za uwagę. Cześć. Za patronowanie mojemu kanałowi dziękuję Jakubowi Sobczyńskiemu.